Często się zastanawiam, co będzie za kilka lat ze szkolnictwem, z muzyką, ze mną. Najbardziej boję się tej trzeciej opcji, co będzie ze mną. Wiele lat temu myślałam tak, jak już nie będę musiała zajmować się moimi dziećmi, nie będę musiała pracować w szkole, wrócę do kompozycji, bo to, przyznam się, że to była decyzja dla mnie bardzo bolesna, bo jednak byłam taką kompozytorką dosyć czynną i w pewnym momencie musiałam powiedzieć koniec. Przede wszystkim mogę o niej powiedzieć, że jest bardzo rodzinna, bardzo pracowita i jest bardzo dobrym człowiekiem. Szkoły średniej i studia kończyłam we Wrocławiu, a urodziłam się w Legnicy. Do Czechowic przyjechałam wiele, wiele lat temu, w 76 roku. Bardzo poważnie myśleliśmy o Wrocławiu, bardzo poważnie o Katowicach, ale nie było to proste. I w związku z tym osiedliliśmy się tutaj właśnie w Czechowicach, gdzie był Andrzeja rodzinny dom. No jest to bardzo, bardzo długo, ponad 40 lat, jak mieszkam w Czechowicach, no bo teraz oczywiście już bez Andrzeja. Próbowałam szukać pracy stałej dla mnie, oprócz tej pracy nieetatowej, czyli tutaj mam na myśli pracę kompozytorską. I tą pracą stałą okazała się szkoła imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Po 10 latach z tej szkoły katowickiej przeszłam do szkoły w Bielsku Białej, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. W okresie studiów chłonęło się wszystko. Chodziło się na wystawy, chodziło się do teatru, chodziło się na opery, na koncerty i oczywiście śledziło się wszelkie trendy, które występowały w sztuce muzycznej. W Wrocławiu odbywał się festiwal muzyki współczesnej, gdzie była ta możliwość poznania najnowszych dzieł, poznania również kompozytorów. Ja miałam to szczęście, że pod koniec studiów zostałam już żoną Andrzeja, więc myśmy we dwójkę również jeździli na różnego rodzaju kursy muzyczne, warsztaty. I to, co było najważniejsze wówczas, to to, że mogliśmy rozmawiać z kompozytorami, którzy już wtedy byli bardzo sławni, mieli bardzo dużo do powiedzenia i przede wszystkim byli bardzo otwarci w stosunku do młodych adeptów kompozycji. Uważam, że jest absolutną mistrzynią formy, mistrzynią pomysłu i ma naprawdę absolutnie przepiękne wyczucie melodyki i harmonii. Jej utwory niestety nie są zbyt często grywane, ale uważam, że jakby były, no to byłby szał. Dla dzieci napisałam dosyć sporo. I nie jest to muzyka taka, która... Ona się nie opiera na kilku prostych nutach, czyli to nie jest dla dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę, ale też nie jest to dla starszych dzieci, czyli jestem bardzo wymagająca wobec dziecka i poza tym wiem, że dziecko
może się bardzo wiele nauczyć, tylko trzeba mu wskazać właśnie jakąś drogę, żeby poznał trzy nowe sposoby wydobycia dźwięku, czy nowe sposoby, chociażby dynamiczne, artykulacyjne. Dla mamy zawsze bardzo ważni byli uczniowie. Są. Widzę, że całą siebie oddaje. Ma w tym spore sukcesy. Czasami mnie to wkurza, bo jest 10 wieczór w niedzielę i każdy już chce robić swoje rzeczy, a mama mówi, a chodź, posłuchaj, zrób tam, jak to uważasz, czy ma jakieś uwagi. Najtrudniejszą sprawą jest takie nakręcenie ucznia, ale ja muszę być też, może to jest złe słowo, ale ja też muszę być nakręcona. Ja muszę być w takim stanie, że uczeń mi wierzy, że to, co ja mówię, że jest ważne, a inaczej nie potrafię. Ja nie potrafię do ucznia mówić tak beznamiętnie. Staram się być do zajęć na ogół, zwłaszcza teraz, jak jest nauka zdalna, tak przygotowana, żeby on materiał, który dostaje, żeby jemu kiedyś mógł posłużyć, niekoniecznie teraz. Miałam kilku takich uczniów, po których zajęciach ja musiałam dochodzić do siebie, bo byli i oni tak wymagający i ja chciałam im dać z siebie maksimum. No i teraz jak już, bo niedługo skończę prawdopodobnie moją pracę pedagogiczną, no to jestem no niezwykle szczęśliwa, że udało mi się no doprowadzić do końca, bo w tym roku zdają maturę dwóch fantastycznych młodych kompozytorów. Pracujemy razem podczas festiwalu Alka Gran. Mama jest kierownikiem artystycznym, ja jestem koordynatorem i myślę, że razem się uzupełniamy. Wiele lat swojego życia poświęciłam w zasadzie na takie dwa wydarzenia. Pierwsze to festiwal Alka Gran, który odbywa się w Czechowicach, Dziedzicach. Ten festiwal jest związany z moim mężem, z jego twórczością. Żyję i oddycham. Alka Gran, zakodowana nazwa imion mojej rodziny. Tłumaczenie znaczy Al Aleksandra, K Kamil, czyli żona Grażyna i An Andrzej na końcu jako autor. Rytm miecha akordeonu. Ten festiwal odbywa się obecnie w cyklu dwuletnim. Konkurs akordeonowy jest międzynarodowy. No, wymaga to bardzo, bardzo wielu przygotowań. I rzeczywiście to jest takie moje dosyć mocne wyzwanie również na najbliższe lata. Muzyka bardzo często przyjmuje teraz obraz bardzo łatwy do odbioru. I zobaczymy, ale no tak i w XX wieku było, że tych stylistyk było całe mnóstwo. Była muzyka bardzo skomplikowana i była muzyka bardzo prosta. Była muzyka bardzo wyszukana i bardzo prymitywna. I nawet w obrębie twórczości jednego kompozytora to się bardzo często zmieniało. Coś będzie. Muzyka elektroniczna na pewno się będzie rozwijać, bo technologia zawładnęła umysłami chyba wszystkich kompozytorów. Ale to też nie chodzi tylko o środki techniczne. Zobaczymy, czego będziemy poszukiwać, zwłaszcza no, teraz,
trakcie wszyscy czujemy, że wchodzimy jednak chyba w nową epokę. Oby tylko ta nasza stara nie umarła zupełnie.